Wymarzony brat. Zosiu, chodź na chwilę do salonu. Mamy dla ciebie ważną wiadomość. Zawołał mnie tata. Będziesz miała braciszka. Powiedział i skierował swój wzrok na brzuch roześmianej mamy. Byłam przeszczęśliwa. Zawsze chciałam mieć rodzeństwo. W końcu będę miała się z kim bawić. Krzyczałam podekscytowana. Nie mogłam się doczekać, aż mój brat wreszcie się urodzi. Pomagałam mamie dekorować pokój dla dziecka, kupować ubranka i zabawki. Pozwolono mi nawet wybrać imię. Wyobraźcie sobie moją radość. Opowiadałam o tym wszystkim koleżankom. Gdy nadszedł długo wyczekiwany dzień, siedziałam z babcią, czekając, aż mama wróci ze szpitala i nareszcie pokaże mi brata. Babciu, jak myślisz, jak on będzie wyglądał? Zapytałam. Na pewno będzie tak śliczny jak ty, kochanie, odpowiedziała babcia, a w tym momencie do domu wszedł zapłakany tata. Nikt nie powiedział mi, co się stało, ale podsłuchałam, jak tata mówił, że Krzyś, bo takie imię wybrałam dla brata, będzie musiał zostać na trochę w szpitalu. No cóż, musiałam jeszcze chwilę poczekać. Po paru dniach do domu wróciła mama z nowym członkiem rodziny. Zobacz, Zosiu, to twój braciszek, powiedziała mama. Mamo, zaczęłam powoli. Dlaczego on ma taką dziwną buzię? Zapytałam, przyglądając się chłopcu. Rodzice wytłumaczyli mi, że Krzyś ma zespół Downa, dlatego jego twarz wygląda inaczej niż u innych dzieci, które widziałam do tej pory. Ale to przecież nadal jest mój wyczekiwany brat. Jednak nie byłam w pełni przekonana. Nigdy nie widziałam nikogo z zespołem Downa, dlatego niechętnie spędzałam czas z bratem. Trochę inaczej go sobie wyobrażałam, więc nie wiedziałam, jak mam się zachowywać. Gdy Krzyś skończył 4 lata, łatwo było zauważyć, że ma on na przykład małe skośne oczy w kształcie migdałów i krótki nos, a jego ręce i nogi są zbyt krótkie w stosunku do reszty ciała. W dodatku, teraz widziałam to nie tylko ja, ale też wszyscy moi znajomi ze szkoły. Dowiedziałam się o tym, gdy pewnego słonecznego dnia rodzice postanowili, że zabiorą nas na pobliski plac zabaw. Krzyś uwielbiał zjeżdżalnię i huśtawki, a ja mogłam w tym czasie porozmawiać ze swoimi koleżankami. Dzień zapowiadał się wspaniale. Wszystkim dopisywał dobry humor. Do czasu, gdy podeszła do mnie Klaudia, moja koleżanka z klasy. Twój brat jest dziwny i brzydki. Co mu się stało w twarz? Zapytała Klaudia, patrząc na Krzysia. Ma zespół Downa. Taki się urodził. Odpowiedziałam i uciekłam do rodziców. Było mi strasznie przykro. Wstydziłam się Krzysia. Dlaczego mój brat nie może być normalny? Pytałam przez całą drogę powrotną do domu. Chciałabym, żeby był taki jak inne dzieci. Przez niego wszyscy się ze mnie śmieją. Płakałam. Od tamtej pory nie chciałam już spędzać czasu ze swoim bratem. Wolałam, by nikt mnie z nim nigdzie nie zobaczył. Denerwowało mnie to, że zachowuje się inaczej niż inne dzieci w jego wieku. Prawie w ogóle nie mówi i jest strasznie powolny. On zachowuje się, jakby miał 2 lata, a nie 4, krzyczałam zdenerwowana. Krzyś ma niepełnosprawność intelektualną, a to oznacza, że uczy się trochę wolniej od innych dzieci, tłumaczyli mi rodzice. Spróbuj się z nim pobawić, przecież widzisz, że bardzo cię lubi. Jednak za każdym razem, gdy patrzyłam na brata, słyszałam w głowie śmiechy znajomych ze szkoły. Dlatego nie potrafiłam spędzać z nim czasu. Nie rozumiałam, dlaczego cała moja rodzina go tak uwielbia, dlaczego babcia tak bardzo cieszy się na jego widok. Pewnego dnia jeden chłopiec z klasy powiedział mi, że pewnie jestem tak samo upośledzona jak mój brat. Wiedziałam, że to słowo jest bardzo obraźliwe i nie powinno się go używać w stosunku do nikogo. Jednak nie zareagowałam. Gdy wróciłam do domu, z płaczem pobiegłam do swojego pokoju, a zaraz za mną przybiegł Krzyś. Wyjdź stąd, krzyczałam do niego. No wynoś się, czego nie rozumiesz? Pytałam. Jednak brat nie zamierzał wyjść. Zamiast tego podszedł i mnie przytulił. Płakałam jeszcze głośniej, a Krzysiu
patrząc na mnie, powtarzał: Sia, Sia! Dopiero po chwili zrozumiałam, że próbuje powiedzieć moje imię. Zosia, powiedziałam do chłopca spokojnym głosem. A ten ponownie się do mnie przytulił. Może faktycznie źle cię potraktowałam, pomyślałam. Przecież to nie twoja wina, że masz zespół Downa. Nikt nie wybiera tego, jaki się urodzi. Patrząc na uśmiechniętego Krzysia, przypomniałam sobie, jak kilka lat temu cieszyłam się z tego, że będę miała brata. Ile miałam planów na spędzenie z nim czasu. Wszystko popsułam, prawda? Pytałam samą siebie. Może i masz zespół Downa, ale przecież nadal jesteś moim wymarzonym bratem. Przytuliłam go. Tamtego dnia wszystko się zmieniło. Zaczęłam spędzać więcej czasu z bratem. Okazało się, że wcale nie różni się on tak bardzo od innych dzieci. Potrzebuje po prostu trochę więcej czasu i wsparcia. Chodziłam z nim na plac zabaw, bawiłam się piłką w ogródku, a ostatnio nawet pomógł mi upiec ciastka na dzień mamy. Krzyś jest cudownym bratem. Mówię za każdym razem, gdy ktoś próbuje się z niego śmiać. I faktycznie jest cudowny. Zawsze uśmiechnięty, chętnie się ze mną bawi i często przytula. Uwielbiam spędzać z nim czas. Jest wspaniały, tak samo jak wszystkie inne dzieci na świecie. I to właśnie próbowałam tłumaczyć znajomym ze szkoły. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi. To, że ktoś ma zespół Downa czy jakąkolwiek inną niepełnosprawność, nie czyni go w żaden sposób gorszym od reszty. Powtarzałam. I mam nadzieję, że kiedyś zrozumieją to wszyscy. Słyszę, nie? Zawsze należałem do bardzo energicznych i głośnych osób, które mają dużo do powiedzenia i czasami nie wiedzą, kiedy przestać mówić. Uwielbiałem spotykać się ze znajomymi i brać udział w konkursach z różnych dziedzin. Krótko mówiąc, było mnie wszędzie pełno. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy stopniowo zacząłem tracić słuch. Na początku nie chciałem o tym nikomu mówić, ponieważ bałem się, jak zostanie to odebrane przez rodzinę oraz moich rówieśników, a poza tym trochę nie rozumiałem, co się dzieje. W miarę upływu czasu było coraz gorzej i nie mogłem skupić się podczas lekcji czy na rozmowie z przyjaciółmi. W szkole zacząłem dostawać uwagi i o wiele gorsze oceny. Było mi z tego powodu bardzo źle, bo zawsze byłem dobrym uczniem, a teraz przestałem rozumieć, co mówi nauczyciel. Siadając w pierwszej ławce, czułem się niekomfortowo, ale tylko wtedy byłem w stanie coś usłyszeć. Najgorzej było, gdy nauczyciel dyktował nam notatkę lub zadanie domowe. Wracałem do domu z pustymi zeszytami lub niezrozumiałymi wpisami, bo moje pismo też się pogorszyło. Byłem przerażony, że pewnego dnia zupełnie przestanę słyszeć i będę uważany za dziwaka. Wielkimi krokami zbliżała się wycieczka szkolna do teatru muzycznego. Mieliśmy obejrzeć spektakl Rodzina Adamsów, a naszym zadaniem było opisać wrażenia, jakie wywarł na nas występ aktorów. Starałem się zwrócić uwagę głównie na scenografię oraz wygląd postaci, abym mógł dobrze napisać swoją pracę domową i dostać pochwałę lub dobrą ocenę. Chciałem też udowodnić sobie, że wszystko jest w porządku. Po powrocie do domu od razu zabrałem się do pracy, aby nie zapomnieć najważniejszych informacji, jakie udało mi się zapamiętać. Jednak to nie było łatwe. Zdenerwowany odrzuciłem zeszyt.
Nie wiedziałem, że zaniepokojona wychowawczyni już kilka dni wcześniej skontaktowała się z rodzicami i zaproponowała wizytę u audiologa, lekarza, który zajmuje się osobami mającymi problemy ze słuchem. Przed wizytą byłem okropnie zestresowany, mimo że wiedziałem, jak będzie wyglądało badanie. Jasiu, wszystko będzie w porządku. Lekarz sprawdzi, co się dzieje z twoim słuchem i jeśli coś będzie nie tak, znajdziemy najlepsze rozwiązanie, aby ci pomóc. Pamiętaj, że to nie czyni cię gorszą osobą od innych, dobrze? Ważne jest to, co masz w środku i jakim jesteś człowiekiem. Kiwnąłem głową na znak, że rozumiem słowa mamy. Wyniki pokazały, że jestem osobą słabo słyszącą i konieczne będzie używanie aparatu słuchowego. Na początku byłem bardzo niezadowolony, ale wiedziałem, że jeśli chcę słyszeć, to powinienem spróbować to zaakceptować. Mój aparat był bardzo mały, prawie niewidoczny. Mimo że początkowo było mi trudno się przyzwyczaić, to każdego dnia coraz lepiej słyszałem i znów mogłem normalnie rozmawiać ze swoimi znajomymi. Nie zamierzałem ukrywać swojej niepełnosprawności przed klasą. Chciałem, aby inni uczniowie wiedzieli, że na świecie są osoby z problemami w słyszeniu, a aparat słuchowy jest dla nas dużą pomocą, a nie czymś, czego trzeba się wstydzić. Chciałem również pokazać, że istnieją najróżniejsze sposoby porozumiewania się, np. język migowy, czytanie z ruchu warg czy mowa palcowa. Poprosiłem moją wychowawczynię, by pozwoliła mi przedstawić kolegom moją sytuację i opowiedzieć im trochę o moim aparacie. Zgodziła się, więc na następny dzień przygotowałem krótką prezentację. Hej! Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o czymś bardzo dla mnie ważnym. Na świecie żyją najróżniejsi ludzie. Niektórzy mają rude włosy, piegi, inny kolor skóry, poruszają się na wózku lub nie mówią. Ale są też ludzie, którzy mają problemy ze słuchem. Niedawno dowiedziałem się, że jestem jedną z takich osób i muszę nosić specjalny sprzęt, który pomaga mi słyszeć. Zdjąłem jedną słuchawkę, aby pokazać ją całej grupie. Są różne rodzaje aparatów, mniejsze, większe, kolorowe lub zwykłe szare. Przez większość czasu zapominam, że go mam, ale muszę pamiętać, żeby zdejmować go do kąpieli. Aparat jest bardzo wygodny i widoczny tylko, gdy dokładnie się przyjrzę w lustrze. Uważam, że jest to część mojego ciała, tak samo jak dłonie lub stopy, tylko mogę go zdjąć. Od kilku dni zacząłem też uczyć się języka migowego, który polega na porozumiewaniu się za pomocą najróżniejszych gestów. Zrobiłem kilka ruchów palcami. Pokazałem wam teraz, jak powiedzieć swoje imię w języku migowym. Po lekcjach mogę wam pokazać, jak migać wasze imiona, albo nauczyć was kilku prostych znaków. Osoby słabo słyszące czytają również z ruchu warg. Wcześniej nie słyszałem wielu słów, lub odbierałem ich znaczenie niepoprawnie, przyznałem. Teraz czuję się szczęśliwy, że mogę słyszeć i chciałbym pokazać wszystkim, że nasze trudności nie czynią nas mniej wartościowym lub sprawnym. Niepełnosprawność nie definiuje nas jako osób. Ważne jest to, aby być dobrym człowiekiem. Dziękuję, powiedziałem na koniec. Odetchnąłem z ulgą, że mam to już za sobą i teraz nie mam nic do ukrycia. Miałem nadzieję, że nikt nie będzie mnie traktował z litością. Ucieszyłem się, gdy po lekcjach kilka osób podeszło do mnie i mogłem pokazać im, jak migać. Niektórzy powiedzieli nawet, że członkowie ich rodzin również mają problemy w słyszeniu i cieszą się, że odważyłem się powiedzieć o tym przed całą klasą. Kilka osób potrzebowało więcej czasu, aby to zaakceptować i zdarzyły się niemiłe komentarze, ale ignorowałem je. Ważne, że moi przyjaciele wciąż traktują mnie tak, jak przedtem. Odzyskałem moją pewność siebie i radość z życia. Piłka w grze.
podaj! – krzyknął Bartek, widząc, że biegnę w stronę kosza. Jeszcze tylko 2 punkty i wygramy mecz! – pomyślałem i podałem mu piłkę. On jest genialny! Zawsze trafia do kosza, więc nie zdziwiłem się, gdy chwilę później słychać było radosne okrzyki widowni. – Widziałeś? Trafił z połowy boiska – powiedział jeden chłopiec z drużyny. Uśmiechnęłam się. Bartek to mój kolega. Przyjaźnimy się właściwie od przedszkola, a od pierwszej klasy chodzimy razem na koszykówkę. Dzisiaj był jeden z najważniejszych meczów w tym roku. Nasz trener mówi, że taka drużyna jak my będzie zawsze wygrywać, bo jesteśmy bardzo zgrani. Po każdym meczu moja mama zabiera mnie i Bartka na lody. Zawsze czeka na nas przed szkołą, jednak dzisiaj strasznie się spóźniała, więc postanowiłem, że pójdziemy sami. To niedaleko, a poza tym mamy już 11 lat, to prawie jakbyśmy byli dorośli, prawda? Przebiegłem szybko przez ulicę, byłem już po drugiej stronie, gdy usłyszałem głośny pisk opon. Rodzice tyle razy powtarzali nam, że przechodzić należy jedynie na pasach i że trzeba się wcześniej rozejrzeć, czy nic nie jedzie, a my zupełnie o tym nie pomyśleliśmy. Przebiegliśmy przez środek jezdni. Nie pamiętam za bardzo, co dalej się działo. Wiem, że przyjechała moja mama i zabrała mnie do domu. Słyszałem, jak rozmawia z kimś przez telefon i płacze. Na drugi dzień powiedziano mi, że samochód, którego pisk opon usłyszałem, uderzył w Bartka. Było mi strasznie przykro. Wiele razy chciałem go odwiedzić, ale on nie chciał ze mną rozmawiać. Jego mama mówiła mi, że jest zmęczony, że musi się uczyć. Ale ja wiedziałem, że to nieprawda. Zaraz zaczynają się wakacje. Kto uczy się w wakacje? Dopiero po kilku tygodniach, gdy byłem w sklepie, zobaczyłem Bartka. Na wózku. Byłem w szoku. Dlaczego nikt mi nie powiedział? Podbiegłem do niego, żeby się przywitać, zapytać, jak się czuje, ale on nawet na mnie nie spojrzał. Postanowiłem, że nie dam za wygraną. W końcu jest moim przyjacielem. Chcę z nim spędzić trochę czasu. Uznałem, że muszę się przygotować. Spakowałem wszystkie gry, jakie miałem w domu i poprosiłem mamę, by powiadomiła mamę Bartka o mojej wizycie. Udało się, jednak Bartek był jakiś smutny. Wcale nie chciał się ze mną bawić. Pewnie wolałbyś grać teraz w koszykówkę, powiedział, gdy zapytałem, co ma ochotę robić. Chciałbym spędzić z tobą trochę czasu. Nie musimy przecież zawsze grać w kosza, odpowiedziałem. Ale Bartek nie wydawał się zadowolony z mojej odpowiedzi. Uznał, że pewnie mi jest go szkoda i tylko dlatego do niego przychodzę. A to przecież nieprawda. Lubię go niezależnie od tego, czy jeździ na wózku, czy nie. Przecież to nic nie zmienia. Od tamtej pory przychodziłem do niego codziennie. Szukałem z mamą w internecie zabaw dla dzieci na wózkach. Ale on niechętnie brał w nich udział. Za to moja mama była ze mnie bardzo dumna. Mówiła, że to wspaniałe, że tak wspieram kolegę. Namówiłem nawet chłopców z drużyny, żeby przyszli ze mną go odwiedzić. Jednak Bartek wcale się nie ucieszył. Dziwiłem się, bo przecież wszystkich nas lubił i byliśmy dla niego bardzo mili. Staraliśmy się traktować go tak jak wcześniej. Jego mama zamówiła nam pizzę, wszyscy się śmiali, rozmawiali, tylko Bartek trzymał się na uboczu. Nie mogłem na to patrzeć. To nie był ten sam chłopak, którego znałem. Wcześniej był zawsze uśmiechnięty, najgłośniej rozmawiał i wszędzie było go pełno. Postanowiłem, że do końca wakacji sprawię, że wszyscy znowu usłyszymy jego śmiech. Wiedziałem, że Bartkowi bardzo zależy na tym, by móc znowu zagrać w kosza. Był w końcu gwiazdą naszej drużyny, dlatego poprosiłem o pomoc mojego tatę. Na pewno jest jakiś sposób, by mógł znowu z nami zagrać, mówiłem. I faktycznie był. Okazało się, że w sąsiedniej miejscowości jest specjalny klub sportowy dla osób z niepełnosprawnościami. Mój tata pojechał tam, żeby zapytać, czy mają może zajęcia z koszykówki dla osób jeżdżących na wózku. I to był strzał w dziesiątkę. Rodzice dogadali się z mamą Bartka, że zrobimy mu niespodziankę. Akurat miał mieć niedługo urodziny, więc to była idealna okazja. Mam nadzieję, że niczego się nie spodziewał. Wyobraźcie sobie jego minę, gdy zobaczył boisko do koszykówki, a na nim kilku chłopców jeżdżących na wózkach. Ci to dopiero byli niesamowici. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tyle razy z rzędu trafił do kosza. Była tu też cała nasza drużyna i trener. Wszyscy z niecierpliwością czekali, aż Bartek w końcu chwyci piłkę. No dalej, krzyknąłem. Rzucając mu jedną, złapał ją od razu i jak zawodowy gracz rzucił prosto do kosza. Dawno nie widziałem go tak zadowolonego. Nawet chłopcy grający tam na co dzień powiedzieli mu, że widać, że ma prawdziwy talent i zapytali, czy chce z nimi zagrać. Bartek się zgodził. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak mi ulżyło.
Chłopcy z tamtej drużyny powiedzieli Bartkowi, że zawsze jest mile widziany na ich treningach i że jak będzie ćwiczył, to może kiedyś dołączy do reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach. Moglibyśmy oglądać go w telewizji. Dziękuję, powiedział Bartek, gdy wracaliśmy do domu. Jechaliśmy jednym samochodem, a on całą drogę uśmiechał się i nie przestawał mówić. To był ten Bartek, którego tak dobrze znałem. Myślisz, że naprawdę mogę grać w reprezentacji? Zapytał. Granie w reprezentacji Polski to prawdziwy sukces. Dostają się tam tylko najlepsi z całego kraju. A ich mecze to wielkie wydarzenie. Jednak ja wiedziałem, że Bartek da radę. Oczywiście, odpowiedziałem. Ale obiecaj, że nadal będziemy razem grać na naszym boisku. Obiecuję, powiedział i dotrzymał obietnicy. To były najlepsze wakacje w moim życiu. Prawie codziennie grałem z Bartkiem w kosza i inne gry. W końcu przekonał się do moich zabaw. Spędzaliśmy ze sobą jeszcze więcej czasu niż wcześniej. Nasze mamy śmiały się, że niedługo zamieszkamy na boisku. W sumie nie miałbym nic przeciwko, o ile przynosiłyby nam jedzenie. A jeśli chodzi o Bartka, to nareszcie uwierzył w siebie i postanowił, że wózek nie będzie go w żaden sposób ograniczał. Co tu więcej mówić, jest na dobrej drodze do spełnienia swoich marzeń.